Siewcy prawdy. Spójrz, bo oczy chyba mylą mnie. Kroczy z podniesioną głową cień. Świat mu ciągle kłania się do stóp. Ciemna mgła spowija wszystko tu. Jak wiecie, horyzont zdarzeń ma już rok. I to był niesamowity czas. Tak naprawdę wszystko to piękne, co się zrodziło, powstało z chaosu. Rok temu zakończył się pewien etap w naszym życiu, moim i Bogdana. Zostawiliśmy stare życie po to, żeby iść za miłością i prawdą. Jak wiecie, a może nie wiecie, jak to wygląda zawsze. Niechcący dowiedzieliśmy się, że Ślesin jest wyjątkowym miejscem. Patrz na opak, tutaj wszystko jest. Nic tym nie jest, czym się zda. Przecież mógłby dobrym się stać, gdyby tylko przestał prawdy się bać. Hej! Wie tą siłę sobie raz, to uda się wyleczyć chory świat. Tak, jubileuszowy zlot Siewców Prawdy Horyzontu Zdarzeń. Tak się bawimy fajnie. I dzieciątka. A to jeden ze sprawców zdarzenia. Dla takiego towarzystwa, dla takich ludzi warto to po prostu dalej robić. I nawet jeżeli będziemy mieć bany, nawet jeżeli będą nas gdzieś tam opluwać, bo to się będzie zdarzało. My wiemy, że to są tylko i wyłącznie marginalne rzeczy, a tak naprawdę to wy jesteście tym wszystkim, tym klucz tego całego programu, tej idei, tego pomysłu, który się zrodził kiedyś w naszych głowach. Także ja bardzo serdecznie chciałem wam wszystkim podziękować za to, że jesteście tutaj z nami. Niektórzy są trzeci raz, niektórzy drugi raz. Niektórzy pierwszy raz i wierzę, że jeżeli będą kolejne, to wierzę, że będzie nas na każdym coraz więcej i wierzę, że kiedyś przyjdzie taki moment, że spotkamy się na Stadionie Narodowym, ewentualnie... I wierzę, że tam będziemy po prostu tak naprawdę nie tylko mówić o tym, ale również zmienimy Polskę, bo to jest tak naprawdę moja główna idea. Może troszeczkę takimi okrężnymi drogami, ale wierzę, że zmienimy Polskę na taką, o której wszyscy marzymy. Dziękuję.